TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Nikaj go nie ma, a że go zaprosił. Widziałeś to? No. Co to było? Powiem ci, podejrzane się ale ty widziałeś ten błysk w oku? Widziałem. No ja też, takie serduszka. Ale Adler tak jakby taki coś mu nogi zmiękły, nie? Kurde, nic na nim nie wywołuje takiego wrażenia jak pani Renia, no. Co ci muszę powiedzieć, to muszę przeprosić niestety, ale hetmana. Bo mimo to, że jego banda muzyk prowadziła, to wczoraj go oddali. I z wielkim szacunkiem go przepraszam. No nie, no nie panie, mogę ale... mogę powiedzieć, że jest. Ale finał tej historii jest wzruszający, prawda? Jest super. Ale... Zawdzięczą mu dużo, bo zaoszczędził czyjegoś zdrowia. Tak. Ale jest już, że Adler w tym maczał swoje palce. On możliwe. Pojawił się taki nowy, odmieniony i on tam coś tam zamieszał. Możliwe, że on zamieszał mnie, przy tym nie było w każdym razie wczoraj na mojej szyjcie go przyprowadził. Ale muzyk jest, nie trzeba się już nerwować. Nie trzeba się nerwować, no jest to ułatwienie pracy. To, to jest najważniejsze. A hetmanowi muszę bardzo podziękować, że się znalazł. Witam. Mam suchary nowe. Ja też mam suchara dla ciebie. Cześć, cześć. Wiesz co robi Mariusz Stępiński po przyjściu do fryzjera? Co mówi fryzjerowi? Nie. Gol. Meta. Siema. Siema. Jak tam? Co? Inwestor ty. Kapital. Imperial Capital. To jest najlepszy lewy pomocy na rynku w historii. Pomoc przy obronie gra. To był pomoc. A nie widać. Dzień dobry. Paula się już zakochała w naszym tak? Adlerze. Już. Z nogami mi zrobić całość. No pewnie, zaczekam. Ja wiem co, żeby miała jeszcze dłuższe nogi. Przytul się do niego, no. Czekaj, podciągnę rajstopy. Nie mogę się tak... Chłopak będzie zazdrosny. No i niech będzie, no i prawidłowo. Co Robert? Nic, panie Asceto, nic się nie dzieje. Ciekawe, Adler jest ciekawy, jego kręceniem zajął, nie wiem, gdzie on pola. Szuko kaska po całym stadionie, bo zapraszał go na szpil, ale widać nie przyjechał. Wystraszył się naszego kozaka. No, no się nie dziwiam. Nie, no, ja się też nie dziwię, to sam się go boję. Rzeziu, dzisiaj rzeziu jest. No. A który jest podobny do kogo, powiedz mi? Mnie. Mamy dwóch rzeziów dzisiaj, panie Reniu. Wiem, ale ten jest sympatyczniejszy, bo tamten jest niesympatyczny. Niesympatyczny? Nie. A co się pani na nim coś tam jest przejechała? Ja. Uuu. Ewentualnie jak coś nie wychodzi. Nowe zakupy pani Reni? Nie. Zobacz to. Pani Renia, z jakiego źródła to jest? Tradycyjnie z Niemiec, ja? Jak to u nas kupują? Ja, na pewno z Niemiec, nie? Zalbica. Zalbica. To na brameczki klubie wszystko. Na dzisiaj. No, wszystko wali, to dobre. A pogoda też taka w kratku może. No, dzisiaj paskudnie. Zimno jest? No tak, ten wiatr jest paskudnie. Wiatr jest, tak? No, taki paskudnie wiatr. Nie, za ciekawe.
Kamil, czemu ty nie jesteś przebrany? Czemu ty się nie rozgrzewasz? Jest mecz zaraz. No, to się zastanawiam właśnie. No co jest? Ty tak bez rozgrzewki mówisz, na tą legę no, pójdziesz. Od razu, wiesz, wychodzę, nie? W tym. Nie, ale co to jest? Czemu tak? Czemu to tak ma? Co to się dzieje? Niestety kontuzja. Kiedy wracasz? Nie mogę. No, mam nadzieję, że już w piątek. No bo dzisiaj tak się szybko, to taki myk marketingu, znaczy tak, taki wiesz, tak, tak, droga, rozumiesz? Tak, 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 a później szybko się przebiorę i na boisko. Asceto, ty wiesz jak nazywa się samolot do transportu owiec? Nie wiem jak, kodej. To ja ci powiem, transportowiec. Że go że się dotknę, to już jest dwie bramki. Ale jest wszechmogący. Bo Daniel na wspólnej jest jeszcze. Moja mama patrzy na ten serial, no i powiedziała, że to jest Daniel na wspólnej, który nagrywa Ruch Chorzów. Nie, Daniel na wspólnej to nasz fotograf. Stefan, ha. Tak? Ten, co zawsze mówi, jaki będzie wynik, tak? Tak, a raz było tak, że jak patrzyłam na TV Niebiescy, to powiedział, że będzie gol i akurat był gol. No to tak, to jest zdanie ze wspólnej. Zostawiamy niebieską Nitrową, niebieską Rudę Śląską. Niebieską Sosnowę. Koleżanko, oglądasz TV Niebiescy może? No. Tak? Wszystkie kulisy? Aha. Jakim wynikiem się zakończy? Ile bramek strzelą? No, obstawiam na remis. Witam, Jakubie, jak tam? Bardzo dobrze. Jak myślisz, jak to dzisiaj się skończy? Pozytywnie, wygramy 1-0. Ja też tak mówię. Ja też tak mówię. Musi być niespodzianka. Będzie. I będzie. Będzie, kto strzeli, a kto strzeli? No kto? Stempel, tak to. Cześć, witam Was serdecznie, witam wszystkich kibiców Ruchów. Bardzo serdecznie zachęcam Was do głosowania na mnie. Mogę wystąpić w Opolu, w debiutach. Głosowanie jest do piątku. Bardzo proszę o dawanie głosów. Link znajdziecie poniżej. I niebiescy górą! Adler, wygramy! Ty tak na mnie patrzysz, że... Dobra, wiem, że wygramy. Tamto, co Malerz obronił, to... Niemożliwe, nie? Nie. A Stępiński jak się złożył elegancko. No. Ech, Mariusz, wierzę w ciebie, wierzę, że pójdziesz za euro. I będziesz dumnie reprezentował Polskę. A kto strzeli? Stępiński? Mazek. Mazek nie strzeli dzisiaj, bo jest skoncentrowany. Żołgu z Batorego myślą, że będzie wygrany, a jaki wynik konkretnie? Myślę 1-0. Wszyscy go dają. A kto strzeli? Stępiński. No, widzę, że chyba... Że dziś, że chyba Legia Warszawa powinna dostać czerwoną kartkę. Obcy skąd się są? Ja od Mikołowa. Niebieski Mikołów, ja? Jasne. Jest na Zuch, Wojska Mikołów.